Całość, baczność. Wachtowi wystąp. Mila 17, 5 na 5. Dziękuję. Mila 10, 6 na 6. Dziękuję. Mila 8, 6 na 6. Dziękuję. Mila 9, 6 na 6. Dziękuję. Mila 18, 6 na 6. Dziękuję, wstąp. Spocznij. Grzegorz Piątkowski, prezes Fundacji Bakstak. Paulina Czana, wiceprezes Fundacji Psycholog. Witamy Państwa na kolejnej już edycji naszego rejsu socjoterapeutycznego, na który zabraliśmy 30 uczestników, dzieci z placówek wychowawczych z Krakowa, z Warszawy, z Białegostoku, z Gdańska i z okolic tutaj z Mazur. Płyniemy flotą 6 jachtów przez tydzień czasu. Podczas rejsu dzieci poznają tajniki podstaw żeglarstwa, ale przede wszystkim przeprowadzane są zajęcia socjoterapeutyczne. Żeglarstwo zbliża ludzi, żeglarstwo otwiera ludzi i to pozwala nam dotrzeć do tych dzieci. Dlatego też realizujemy ten projekt już od wielu, wielu lat. Naszym głównym celem jest to, żeby podbudować samoocenę dzieciaków, żeby pokazać im, że można inaczej, że mają bardzo różne perspektywy i bardzo dużo możliwości w swoim życiu, że wszystko tak naprawdę zależy od nich. Pracujemy nad ich poczuciem własnej wartości i pracujemy nad tym, żeby poznały różne rozwiązania problemów, a nie tylko jedno, na którym się skupiają. Całą fundację tworzą wolontariusze, łącznie ze mną. Jesteśmy ludźmi z różnych środowisk, połączyło nas żeglarstwo i też taką pasję próbujemy przekazać dzieciom, że niezależnie to z jakich są środowisk, żeglarstwo może połączyć ludzi i też może otworzyć tych ludzi na innych i na świat. Dlatego też wiemy, że taki rejs, może tym rejsem nie zarazimy dzieci, żeby zostały żeglarzami, ale na pewno pozwoli im rozszerzyć perspektywy, spojrzeć trochę pod innym kątem na tą sytuację, w której się znalazły i na świat. I też na pewno będą, że tak powiem, po rejsie bardziej otwarte i będą szukały tych perspektyw. Zresztą mamy tego dowody, płyną z nami dzieci już, które z nami płynęły w zeszłych latach i widzimy tą poprawę, widzimy jak się otwierają, jak się zmieniają, jak chcą dalej z nami płynąć. Także realizujemy to już od kilku lat i na pewno będziemy to dalej realizowali. Jeżeli chodzi o sam przebieg rejsu, to na pewno nie byłby ten rejs możliwy, gdyby nie sponsorzy, którym bardzo serdecznie chcemy podziękować. Fundacja co roku szuka dofinansowania i zbiera tych środków. Tutaj też na pewno chciałbym podziękować portalowi Mazury24.eu, który nas od samego początku wspiera, przekazuje informacje o tym rejsie. Dzięki temu też możemy dotrzeć do szerszego grona publiczności i przekazać tą naszą ideę. No i też poprzez takie właśnie działania też trafiają do nas wolontariusze, którzy również chcą pomóc. I tak jak to kiedyś ktoś powiedział, nie jeden z tych wolontariuszy przeżył własny sztorm w życiu. No i też trochę na własnych przykładach pokazujemy tym dzieciom, że tak naprawdę z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Czasem ono jest trudne, ale takie wyjście się znajduje i trzeba po prostu odnaleźć to wyjście i dalej płynąć ku lepszemu życiu. Także obserwujcie naszą stronę, dopingujcie nam i trzymajcie kciuki za pogodę. Tak jest, trzymajcie kciuki za dobry wiatr i za stopę wody pod kilem, a my tu będziemy i czekamy na Was. Zapraszamy na kolację, można zobaczyć jak dzieciaki właśnie przygotowują sobie kolację. Obserwujcie nas w mediach społecznościowych, nasze relacje. No i jeżeli macie ochotę, to pomóżcie, pomaganie nie boli. Zapraszamy do nas. Ahoj.